Magia kobiety to tytuł wystawy Elżbiety Michalskiej. Szczecinianka maluje wszystko, co jej w duszy gra, nie tylko kobiety, ale także koty, pejzaże i abstrakcje. Wernisaż w bibliotece przy ulicy Bankowej odbył się 23 lutego. Artystka zaprezentowała 27 obrazów akrylowych, pastelowych i olejnych. Elżbieta Michalska zaraziła się malowaniem od Ewy Dąbrowskiej, która niegdyś zajmowała się galerią obok w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach. O kobiecie można by bardzo, bardzo dużo i tutaj może przytoczę słowa mojego ulubionego malarza Edwarda Hoppera, który powiedział, że gdyby można to było opisać słowami, nie musiałbym tego malować. I to jest moje motto. Malowanie od lat jest pasją pani Elżbiety. Jej prace są, jak mówi sama malarka, nierzeczywiste, magiczne, kolorowe i spójne z osobowością autorki, która jest osobą wesołą i pogodną. Chętnie maluje nie tylko kobiety. Troszeczkę tutaj jest kotów razem z kobietami. Mam dwa koty, które kocham i to chyba dlatego. A oprócz tego maluję... troszkę abstrakcji, trochę pejzaży, troszeczkę portrety też robię. Elżbieta Michalska ukończyła Politechnikę Szczecińską. Była kierowniczką niewielkiego laboratorium analitycznego. Po przejściu na emeryturę znalazła czas na malowanie. Od 2008 roku należy do stowarzyszenia Nest Art imienia Ewy Dąbrowskiej. Znajduje się w grupie malarskiej prowadzonej przez Barbarę Dadej i ceramicznej prowadzonej przez Iwonę Pokorę. Obrazy szczecinianki można oglądać w Polickiej Bibliotece do 13 marca.